Dobra, dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku. No, dzisiaj łabałbał. No i dzisiaj znowu lecimy. Co? Znowu łabałbał je. Ejo. A ja lecę. A ty co, to pole różnica się zły? Ja lecę rozrzucać obornik. No, bo ogólnie wygląda to tak. No. Że musimy rozrzucić obornik. No ty i... będziesz rozrzucał obornik, a ja obornik. Dobrze. A wiesz, że mamy taką samą szerokość roboczą? Mamy po 24 metry? A wiesz, że masz mniejszą pojemność? Wiem. I co chwilę BS przyjeżdżał się sypać? Nie co chwilę. No ale... To może nie co chwilę, ale będę cię widział. Cały czas, jak tu przyjeżdżasz. Jo. No ty tam masz trochę więcej oborniczka. Bo ja sobie. to zrobię pół pola i dopiero będę jechał. No tylko, że tak dużo obornika nie mamy aż. No to będzie... No. Co? F11? Dobrze. Brzmi jak plan. No. Elegancko, gdzie na tym polu długo nie jeździłem, także do tego sobie przyjechałem na to małe. Na to duże pole nie będę jechał chyba, bo tam jeździłem w poprzednim odcinku, siadliśmy. W sumie to praktycznie na wszystkich polach w poprzednim odcinku jeździliśmy. Także za dużej... No, oprócz jednego, a nie, na jednym byłeś, ale nie skończyłeś. Gdzie? No tam gdzie na jeździsz? Na 15. A, tam nie byłem na odcinku. To tam... Nie, byłeś. Dwa poprzeczniaki zrobiłeś. A. Ale tak ogólnie to w sumie nie ma tak dużo pól do wyboru, które można tutaj jeździć sobie, po których. Bo trzeba każde rozrzucić, także. Ale chłop tam po szybie z gówna dostał. Musiałeś to powiedzieć. Czemu? Bo... Nie chciałem tego słyszeć. No ale słyszałeś. Niestety. A fajny ten Simpson jest. Prasa? Dobrze. No to tak jak mówiliśmy, do 15 się uwiniemy. Do jakiej 15? Nie, no trochę szybciej może pójdzie. Jak Michael powiedział, że o 13 mamy być. Gdzie? Ja nie słyszałem. Ciebie nie było. No właśnie. Dobrze, już jestem u ciebie. 30 będę odpalał już. Ty jesteś u mnie, jestem na... Nie ma mnie tam. A bo ty na inne pole już pojechałeś. Dobrze. 30 sobie palimy, bo trzeba jakoś sobie nasypać tego obornika. Powiem wam, że wzięliśmy sobie tą cesarkę, no bo po prostu by nie chciało się chyba nam ładować turem. 100 ton obornika ładować turem, no to tak trochę przerąbane, co? Ja też będę zaraz za ciebie biegł bardzo mocno. Cesarka będzie palona. O, Michael idzie na to dwóch, będzie za 15 minut. Skąd wiesz? No bo mi wyskakują powiadomienia z Discorda. Kubik i DZW będę za 10-15 minut. No i pa, ty się tak szybko nasypałeś. No. A zanim ja się nasypię, to człowieku. Ty masz... cała kupa to zniknie i się pojawi po chwili. O właśnie, czas na 15, żeby kupa się robiła obornika. O, widzę cię bardzo mocno. Jo. Człowieku, ja tu więcej do tartaku sypię tego gówna niż na pole. Dzień dobry. A gdzie ty jesteś? A czy tu jesteś? Jeban, jeszcze 50 ton ma na sobie. Ja jestem na polu. Dobra. No, przejechałem w dwie strony i 50 ton mi zostało. No to elegancko, co? Jo. 100 ton na 4 przejazdy.
No to idealnie, prawie te długie będę miał zrobione. Jo. Połowa, pół długiego mi zostanie. Widzę, że jest tam bardzo mocno. Jo, ja już dwa pola rozsypałem. Widzę. Idź kawałek 36. No bo no, obornika z braku. Jo, ale tam jest taka L-ka ładna. Elegancko jest, co ty chcesz. Hop, L-kę zrobił i uciekł. Bez kitu, kropla. Gorzej jak będzie z kitem, nie? Jakim kitem? Nie wiem jakim. Pijany jesteś. Ja pijany nie. Zdaję ci się. Nigdy w życiu, co? Gdzie? Ja pijany, co ty sobie myślisz, gówniarzu? No. Ja kiedy piłem niby ostatni raz? Nie wiem, ja ostatnio. No. Dzisiaj piłem Pepsi. Nie, dzisiaj nie miałem Pepsi. Dzisiaj nie, nic. Nie. Dzisiaj nie miałeś Pepsi. Od rana nic nie piłem. To zaschło ci ewidentnie. Jo. Tylko na pączku żyję od rana. Urwa, zbrakło obornika. Ja jestem 20 ton z moim. O! Ale przyzwoniłem chłopa. Ładny kawał robisz pola, nie narzekaj. A tam fajne na 68 są fajne tam dwa dzyndzołki. Jo. Palimy tego szatana. Inne duchy ze. Ej, patrz. Co? Idealnie do gospy dolatuje, pa. Widzisz jak wymierzone? Jo. Idealnie. Patrz. Jo, jeszcze ten kawałek tu nawet zrobisz. Krótki. Jo, i gówno się skończy. Jo. To mi nasypiesz, mi syp od razu. To ja już? No to gdzie jedziesz, mi miałeś nasypać? Oszukałeś mnie. Ten jak tam copuje tym obornikiem. Ty Jezu, ja dopiero cofam, żeby mi sypała, a ten już sapuje. Jebany, co? Szatan. Dobra, ja już jadę na kolejne pole. Jak ty już chyba... Ile ty pól zrobiłeś? Ty zrobiłeś 3 pola, a ja połowę jednego. No ale co ty porównujesz moje pola do twoich? No moje jest małe, a twoje były duże. Tylko, że ja już 3 razy byłem na załadować się, a tylko raz. Pierwszy dopiero jestem. No. No a już byłem 3 razy. Navigation 24 metersze, meteration i jedziemy. Trzeba sypać to gówno. Jakby była dobra soja po tym. Jak myślisz, będzie dużo soi, czy nie będzie dużo soi? Trochę będzie, co do koszenia? Z milion może będzie za soję. No, więcej. Jak na ramy porcie mieliśmy 1000 ton soi. Ej, bo ja tu wciągłem gówno i się pojawiło od razu. No, bo czas idzie na 15. Tak, tylko że pojawiło się, a i tak już nic nie ma na tym. Mówisz? To fajnie się bawisz. Dobrze. Ja wszedłem kolejny przejazd. A ja tu wszystko zaciągłem już. Co ty gadasz, ile mam jeszcze obornika? 200 ton, nie. To. 260. Ale na kupie leży stona. Nawet nie cała. Mówisz?
A zobaczymy, ile tam leży. A ja tędy nie przejadę, bo tu stoi ten Micholak. Kurde, zapomniałem. A że ty już jedziesz się ładować? Ja. Zapomniałem, że tu Micholak stoi. Jakby tam, Jezu, jak tam taką kupę wali, to 60 będzie latała w powietrzu. A serio, albo w tej kupie. Tylko tyle zostawiłeś obornika? No, powiedziałem, że tam... Przecież ci powiedziałem, że je prawie wszystko wciągnę. O, bardzo mocno tam wyskoczyło, widzę. Nie, że wyskoczyło, tylko 30 obroty dostała. Bo ty pewnie ona jeszcze nie odpaliła, a ty już to... backlikłeś. Panie, zanim ja się będę ładował, to ja to pole całe skończę. Tylko jest problem, bo nie mogę naładować jakieś kukurydzy. Na kukurydzę, da. Kukurydzę ładujesz? Jeszcze mi tu Marian jedzie i zawaliłem w Mariana. A, bo ja za daleko stałem. Drugi Marian. Dobra. Powiem ci tak. Nie wiem, czy ja z tego, tej kupy się ja sam nasypię. No nie ma obornika już. Ale... ile, a ile pokazuje kukrów? 250. No co się nie zrespił? No ja wiem o tym, że się nie zrespił. A ile wsypałeś tam? Ile tam było? Nie wiem jeszcze. Ale nie za dużo. Z półrożytnika może było. Dobra, wyczyściłem całą kupę. A oborniczka było tutaj 14 ton. 13. Widzę. No, to nie cała tona, mówiłem. Pojawił się pasek tutaj, niewoli. Ja tylko ten pasek ma tonę. Mówisz? Oj, mogło być więcej niż tona. Ile tu jest? 17. 3 tony było w tym pasku. Dobra, trąbnąłem 3 razy, żeby było więcej obornika. O, ale kupa wyskoczyła. A teraz to mi już na pewno starczy, ale artyści nie starczy. Miałem 65 ton jeszcze, człowieku. Dobra. A może na 30 puszczę czas, co? Jo, na 30 będzie trochę szybciej się robił. Gdzie ty już jesteś? A ty tam robisz, dobra, to rób. W sensie robiłem tu poprzeczniak, bo jak dojeżdżam, to mi te dzyndzle zostają. Jo. Ale ładnie ci tam idzie, widzę. Jadę na kolejny rozrzutnik rozrzucać. A my to po odcinku sobie rozrzucimy na końca. Na pewno. Tak, tylko tego nie starczy. Starczy. Ale z tego, co jest u krów. No, u krów może nie, ale... ale obornika na dostarczy. Przecież jeszcze na tym małym rozrzutniku jest chyba tam 10 ton obornika nałożony. Po co żeś tam rzucał, debil? A, dobra. Ty tam nie rzucaj. No nie, no on sam się pojawił. On się sam pojawił tam. Wapno wysypał sam i się pojawił. A ja walę tym siusiakom do silosa. Obornik. Jo? A, dobra, tym. Ale zapotrzebowanie na mleko mieliśmy dobre, co? Jo, 1500, kozacka cena. Bez zapotrzebowania 2300. Łatwo. A jeszcze jest to zapotrzebowanie, aż idę zobaczyć. Nie, nie ma już. O, 2700 za mleko jest. No mleka nie ma. Jest. 30 tysięcy litrów. O, sprzedaj. Nie, no jeszcze cena rośnie. Ta zaraz padnie. Nie, jeszcze rośnie. 2680 to jest. No
No to taka cena była na aerosolcie, ale Michael Field nie zatrzymał. No tak było. I sprzedaliśmy za 2300 chyba. Jo. I dostaliśmy 1,5 miliona. To jakbyśmy sprzedali za 2700 czy tam 2800, to pomyśleli, jak to by było. Many. Many, many? Jo. Jo, dobra, elegancko. Gdzie jeszcze mam tu dwa przejazdy na tym polu. No tak, i jedziesz już się ładować pewnie. No. No, je co za cel. Ona ci załaduje rozrzutnik inaczej. No i postaram się. No ale ja skupy jeszcze wezmę, jak się zrespi. No, jak chcecie się na podwórko zjeżdżać? Tak. Dobrze. Bo ty chcesz oszukać. Nie. Tak, ja wiem, co ty chcesz zrobić. Ja nie. Ty chcesz oszukać widzów. O! Nie mogę, jak ta 30 na obroty wlazła. Szatanica. Ole, kupa wystrzeliła. Nie, na Bajlando się robi, jak jest czas na 30. Szybko kupa obornika podskakuje. Także ty pewnie całą noc będziesz tutaj stał, zanim ci się ten kupa obornika zrobi. Jest tam w ogóle 100 ton obornika? Jeszcze? W oborze jest 220. A na kupie leży może z 20 ton. Chyba, że pójdziemy przespać się, ale to za chwilę. Chyba, że pójdziemy się przespać, to tutaj kupa by wystrzeliła taka duża, jakby się zrobiła. Co ty myślisz? No ale to czekaj chwilę, człowiek. No jak będzie 19, to pójdziemy spać. A jest 15.30. No, no to zanim przyjedziesz to... A tak, sumie... tylko że mi 12 ton zostało, człowieku. No widzę. No słomy mają dużo, to na to radę. TMR-u można dorzucić. No dosypałem. A. Ale chłop poprzeczniak robi tam. Ale nie starczy. Mówisz? Chyba. Albo? Nie, starczy. Starczy. Starczy, tak, na styk. Albo na końcówkę z braki. Nie, chyba idealnie. Mówisz? Ach, o, nie Michael ja. Przyszedł. Trzy tony, 2,5 tony zostało. Jo. Pip. 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 Jezu, jak on tu mówi pip, to mi jeszcze go zacina. Pip. On powiedział pip i go ścięło. Jo. A ty gdzie jedziesz? A ty z tej masz gwiazdek. Pamiętasz? No gdzie ty mnie co syfiesz? Ty nie masz jeszcze pusto? No masz pusto. Pamiętasz, ile masz gwiazdek? Nie mam. Nie mam. Jak nie mam? Jak nie masz? Ale i co ile gwiazdek, o co ci chodzi? No, w cysy. Ale jak chodzi ci o ile operację, mam? O operację, no. Ale nie. Tobie chodzi o to, ile mam gwiazdek i mogę sobie coś kupić, czy ile ogólnie razem gwiazdek zdobyłem? Ile, no twoje saldo. No to nie wiem, jedna chyba, bo kupiłem to gówno i dropnąłem tego. Za 6 dych. Skina do terrorystów. Tą agentkę? Tam dziewczynę? Nie! A nie to! Ja do terrorystów, nie do tego. A. Kurwa, dropnąłeś? No tego z maską. Ale to wszystkie pięć są z maską. Dobrze. Ale ten z... ma... na my. Miami czy jakoś tak. Michael. A jest, Miami. Miami, no. No to on 57 zł kosztuje. A 55 za niego dostałem. Bego wystawiłem i od razu ktoś go kupił. 20 ton już masz asypany.
No, ma się iść przespać. Dobra, ale ty wyjedź z tej kupy, bo ci 30. Nie, wyszeli. Ja wcofnę jeszcze do tyłu. No cię do góry wyczapuję. Wiem. O. Nie wiem, co tam się dzieje, nie widzę. Ja też. Ja widzę ciebie. 5.30, trochę za szybko. Jo, pa, 30 w powietrzu. Ale górę zaciąga. Ale góra. Góra Synaj tu się zrobiła. Dobrze. Tu już nie zostało nam do rozrzucania obornika. No a lewa strona? No to tam tylko jedno pole. Środek już mamy prawie rozrzucony. Jak lewa, to nie jest nic tam rozrzucone. No na lewej nie, ale środek już mamy prawie cały rozrzucony. Powoli rozrzucimy. Weź ten czas przyspiesz na 120, bo żeby ósma była. Albo wpisz ósmą. No nie, no już jest szósta. Już jest jasno. No i co? Nic nie widzę. No to ubierz okulary. Ty masz okulary i nic nie widzisz. No ja wszystko widzę, bo latarkę się zapaliłem. Ja nie mam takich rzeczy w ciągniku. Ty dobra, majster, bo już pełno masz. Jeszcze 10 ton. 8. Chłop do pełna się nie na cokolwiek pojechał. No, powiedziałeś, że mam pełno. Oszukałeś mnie. Wypadł stąd w lecie. Nie, ja. Ja pierdam. No syp się. A to naprawdę to ty miałeś farta, bo ty mogłeś dropnąć chłopa za 20 zł. Dobrze. Dobra, no, jest, nie, bo masz farta. Nie, jest 2 tony. Tona. Dobra, już masz pełno, jedź. Czekaj, twoja walca na murku stoi. Kasper, co tam się stało? Czego Waltra na murku stoi? Dobrze, ja wychodzę na dwór, także zaraz będziemy kończyć odcinek. No! O to chodzi, na Tesla. Będziemy robić wyzwania. Ale my mieliśmy skończyć do 13, cioto. No ale ja idę na dwór, bo mi się chce. No i no to chodź. No to możesz iść później. Czekaj. No to wyjdźcie teraz, a później sobie skończymy. No to nagramy odcinek i o 13 pójdziesz. Bo później mi się nie będzie chciało. Będzie ci się chciało, ja się zaciągnę. To sam byś to nagrywał. Sam BS nagrywał żniwa i te. A kiedyś to jutro się nagrywa. Ani maszyn. Co? Nie. Ty masz to dzisiaj skończyć. Ja ci nie pomogę później. Jak teraz pójdziesz. Pomożesz. Jak mi dasz 5 zł, to tak. 2,5. 3. 20 zł 500 kan, dobrze. Rozumiem. 3,50 może być. Dobra. Na razie. No. 25 minut z obornika rozrzucania wystarczy. Ale że ty jedziesz drogą i rozrzucasz? Jo. Dobrze. A co, nie mogę? Spoko. Ja damy gupa esa. Airsoft może być, brzmi jak plan. W czwartek liwe z Airsoft też może być.
Ale tu będzie jebać im przed tym, GS-em. Koło skupu Klostek też. Sary, ale ja im pod same drzwi, aż do sklepu wleciał ten gówno. Cykl skup. Ja im do... No, jak ja zypałem, to im wleciało od razu do tego, do silosa, do środka. Dobrze. Jak jest to gówno do wysypywania, to tam do środka to wleciało od razu. Jo? Dobra. Także no, ja mam pusty rożytnik za chwilę, także na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć. Cześć, Michael. Cześć, Michael. Cześć, Kubix. Cześć, Kubix. Cześć, Kasper. Cześć.